Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o złożoności obliczeniowej. Szacowanie złożoności obliczeniowej jest często czasem potrzebne na maturze, szczególnie w arkuszu pierwszym, kiedy mamy odpowiedzieć wprost, oszacować, ile operacji wykona jakiś algorytm, jaka jest klasa złożoności danego algorytmu, ale również w części drugiej, kiedy piszemy programy, musimy być pewni, że nasz program się, że tak powiem, wyrobi w czasie trwania matury ze swoimi obliczeniami, prawda? Jeśli obierzemy złożoność obliczeniową zbyt mało optymalną, to oznacza, że możemy mieć problem z tym. Bywały w informatorach zadania, które publikowało CKE, które mogłyby się znaleźć na maturze, takie, których rozwiązanie taką najwolniejszą, najbardziej intuicyjną metodą nie mieściło się w czasie trwania egzaminu. No nic, zaczynamy. Czym jest złożoność algorytmu w ogóle? Złożoność algorytmu rozpatrujemy w dwóch aspektach. Pierwsze to złożoność pamięciowa, która określi, ile pamięci zużywa nasz algorytm. Drugie to złożoność czasowa, która określi, ile operacji wiodących nasz algorytm potrzebuje wykonać. I zwykle w złożoności obliczeniowej właśnie chodzi o oszacowanie tego czasu wykonania, czyli tej ilości operacji wiodących, które on potrzebuje. Co to znaczy wiodących? To znaczy, że nie musimy liczyć operacji takich, które nie miałyby wpływu, których zwiększenie na przykład rozmiaru danych, czy zwiększenie danych nie będzie miało wpływu na te operacje. One są zawsze pojedyncze, mają mały wpływ na ilość, na jakby na oszacowanie funkcji, bo do tego się będzie sprowadzał nasz cel. Chcemy oszacować, jaka jest klasa złożoności, to znaczy, jaka jest funkcja, która może nam zdefiniować zależność ilości operacji od ilości danych na wejściu. Ale o tym za chwilę. Musimy, szacując złożoność, pamiętać, że my mamy zawsze na myśli pesymistyczną ilość operacji. To znaczy nie liczymy na łód szczęścia, że no dobra, ale przy dobrym układzie danych ten algorytm wykona mniej operacji, może nawet w jednym kroku odgadnie, prawda? My musimy brać pod uwagę przypadek pesymistyczny, to znaczy taki, że dane się ułożą według reguły Murphy'ego, która mówi, że jeśli kromka z masłem spada na podłogę, to zawsze spada w kierunku masłem na podłogę, prawda? Więc pesymistycznie, ile operacji wykona nasz algorytm dla danych o rozmiarze n. Ale oczywiście liczenie wszystkich instrukcji co do sztuki jest bardzo mało wygodne, a także mało przydatne. Bo co nam z informacji, że algorytm wykonał 1537 operacji, a inny wykonał 1200 operacji? Jak to porównać? Czy z tej informacji o ilości operacji wynika, który algorytm jest szybszy? Nie, bo nie ma tam związku tej liczby instrukcji z rozmiarem danych na wejściu. To jest dla nas kluczowe. To ma dla nas kluczowe znaczenie. Jaki jest związek? Czyli jak ja zwiększę danych o 1, to jak się zwiększy ilość operacji? Jak zwiększę danych razy 10, to jak się zwiększy ilość operacji? Tak? To jest dla nas kluczowe. Dlatego określa się klasę złożoności za pomocą notacji omikron, czyli notacji dużego O. I te klasy złożoności określają nam różne, definiują nam funkcje, która najlepiej przybliża stosunek, w jakim znajduje się ilość operacji, jaką wykonuje nasz algorytm, w stosunku do ilości danych na wejściu. Czyli na przykład taka liniowa złożoność O w nawiasie małe n, czyli złożoność liniowa, oznacza, że dla n danych wykonujemy w przybliżeniu n operacji. Nawet jeśli wykonujemy 5 razy n albo 7 razy n operacji, to znaczy, że właściwie i tak ta ilość operacji mogłaby być na wykresie przedstawiona w postaci funkcji liniowej, prawda? Czyli ilość operacji w rozmiarze danych. Czyli zwiększenie danych razy 10 zwiększy ilość operacji też razy 10, prawda? To jest zależność liniowa. Złożoność kwadratowa jest wtedy, kiedy zwiększenie danych razy 10 już spowoduje zwiększenie
ilości operacji razy 100. Tak? Czyli to jest klasa. Określamy, definiujemy, szacujemy funkcję, która jest nam w stanie przybliżyć tą sytuację. Oczywiście złożoność stała to jest taka najbardziej, która daje najlepsze wyniki, jeśli chodzi o czas działania algorytmu. Oczywiście mówimy przy dosyć dużych n, no bo jakbyśmy sobie nawet do złożoności wykładniczej przyjęli, że n jest 1, czyli mamy dane o rozmiarze 1, czyli mamy algorytm, który wprawdzie działa wolno, bo wykładnicza złożoność to jest jednak złożoność wolna, więc, ale jeśli ten zbiór ma w tym przypadku tylko długość jednego elementa, czyli n jest równe 1, to 2 do pierwszej to są tylko dwie operacje, tak? Natomiast być może ten sam program, który by ten sam algorytm rozkminiał w złożoności stałej, wykonywałby te 5 operacji i byśmy mogli mieć wrażenie, że ta złożoność stała jest mniej korzystna niż wykładnicza dla rozmiaru danych, kiedy n jest równe 1. No ale nie o to chodzi, prawda? Chodzi nam o duże dane, o dużą ilość danych. Współczesna informatyka boryka się z tym, że algorytmy są za wolne, prawda? W związku z tym my musimy zawsze myśleć o tym, żeby nasz algorytm był tak szybki, jak się da. Więc co musimy pamiętać? Złożoność musimy analizować w naszych algorytmach, musimy szacować funkcje, które są najbliższe do określenia zależności między ilością danych na wejściu a ilością operacji wiodących i często próbować tą złożoność poprawić. I postaram się pokazać jeszcze kilka przykładów z różnych złożoności. Przykład pierwszy. Siedmioletni Jaś uwielbia liczby parzyste. Mama podaje mu dowolną dodatnią liczbę całkowitą n, a Jaś układa z patyczków wszystkie naturalne liczby parzyste, mniejsze bądź równe tej, którą wymyśliła mama. Ile patyczków potrzeba Jasiowi? Czyli na przykład mama podaje Jasiowi liczbę 6, w odpowiedzi Jasiu układa z patyczków liczbę 2 za pomocą dwóch patyczków, liczbę 4 za pomocą czterech patyczków, liczbę 6 za pomocą sześciu patyczków i mamy obliczyć, ile patyczków zużyje nasz Jasiu. Sposób pierwszy. Wynikiem jest zmienna wynik, która przechowuje ilość zużytych patyczków i Jasiu jakby w swoim programie, w swoim algorytmie czyta, zabiera liczbę n, liczbę tą dowolną liczbę, którą wymyśliła mama, sprawdza na początku, czy ta liczba jest nieparzysta. Jeśli jest nieparzysta, to zamienia ją na parzystą. I dla wszystkich liczb od 2 do równej n, co 2, no bo tylko na parzystych chce się skupić, teraz uruchamia kolejną pętlę, która patyczki liczy w każdej liczbie osobno, od 1 do patyczka o numerze liczba przez dodawanie jednej wartości i za każdym razem, za każdym takim patyczkiem, który położy, wynik zwiększa o 1. Czyli mamy jedną pętlę, która działa n, no właściwie n pół razy, tak, bo tylko parzyste liczby rozpatruje, i drugą pętlę, która działa tyle razy, co dana liczba, którą akurat układa Jasiu. Więc jakbyśmy sobie oszacowali, ile operacji Jasiu teraz wykonał, to mamy dla liczby 2 dwie operacje, dla liczby 4 cztery operacje, dla liczby 6 sześć operacji. Czyli ogółem dla liczby n wykonał n operacji, tak? Dla każdej liczby, którą układał, wykonał n operacji. No więc jeśli tych liczb też było n, to można powiedzieć, że na pewno, z całą pewnością, funkcja, którą tutaj możemy podać, która szacuje nam, określa nam związek ilości danych z ilością operacji, będzie przemnożeniem liczby n razy tą samą liczbę n, tak? Bo dla każdej liczby n używamy n patyczków, czyli zwiększamy wynik o 1, o 1, o 1, n razy. I tych liczb jest również n, czyli n razy na pewno będzie jakaś funkcja kwadratowa, tak? To nie będzie taki pełen kwadrat,
ale to będzie na pewno zbliżone do funkcji kwadratowej. Czyli złożoność, którą tutaj przyjmujemy, to jest złożoność kwadratowa. A sposób inny na rozwiązanie tego zadania. Sposób drugi. Jeśli robi to samo, zmniejsza liczbę n o 1, jeśli mama podała nieparzystą i znowu dla wszystkich liczb od 2 do n zauważył, że nie musi pojedynczo tych patyczków zliczać, że ta liczba, którą on sobie w główce pomyślał, ta 2, 4, 6, może bezpośrednio zostać dodana do wyniku, prawda? Wynik plus liczba i już mamy tylko jedną pętlę. Zauważcie, już nie ma pętli w pętli, prawda? Kwadrat to jest pętla, w środku też pętla. Liniowa złożoność to jest jedna pętla, czyli dla n liczb wykona n operacji w przybliżeniu. Więc drugi sposób to jest złożoność liniowa. Ale w tym zadaniu mamy jeszcze trzeci sposób. Jasiu, jak się trochę pouczy matematyki, to dowie się, że tak właściwie to zadanie sprowadza się do tego, żeby tu zrobić sumę ciągu arytmetycznego, bo skoro on potrzebował pętli, żeby dodać 2, dodać 4, dodać 6 do siebie, to matematyk powie, ja nie potrzebuję pętli, ja potrzebuję wzoru, prawda? To jest ciąg arytmetyczny. Suma wyrazów w ciągu arytmetycznym jest określona takim wzorem. Idzie go oczywiście łatwo wyprowadzić, ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Dodajemy pierwszy wyraz do ostatniego wyrazu, dzielimy to przez 2 i mnożymy razy ilość wyrazów. Czy co to dla nas oznacza? Pierwszym wyrazem naszego ciągu jest dwójeczka. I do wyniku wstawiamy właśnie podstawiając do wzoru. Ostatnim wyrazem naszego ciągu jest nasze n, co wymyśliła mama, czyli 6 na przykład, na podanym przykładzie. Dzielimy to przez 2 i mnożymy razy ilość wyrazów. Ile jest wyrazów w naszym ciągu? Jak mama podała liczbę 6, to w naszym ciągu są tylko 3 liczby, tylko 3 tam są parzyste liczby, tak? W związku z tym ogólnie dla wszystkich liczb naturalnych od 0, czy tam od 1 do n, mamy n pół liczb parzystych, więc ilość wyrazów w naszym ciągu to jest trójeczka. I algorytm nam wyliczy wartość ilości potrzebnych patyczków w jednej operacji. I to jest właśnie złożoność stała. Zobaczcie, jak można było na tym przykładzie pięknie pokazać, jak można zoptymalizować sposób działania programu. Dalej idąc, inne przykłady, może inne złożoności. Zgadnij, o jakiej liczbie myślę. Mama wymyśliła Jasiowi liczbę. Nazwijmy ją n. Oczywiście nie zdradziła Jasiowi, jaka to jest liczba. Powiedzmy, że nie będziemy operować na liczbach większych od miliona, bo Jasiu więcej liczyć nie umie. No i Jaś ma za zadanie odgadnąć, jaka to liczba. Sposób pierwszy, który przyjmie, to zapytać mamę o każdą liczbę od 1 do miliona. Mamo, czy jest to liczba 1? Mamo, czy jest to liczba 2? Mamo, czy jest to liczba 3? Jasiu wykona milion takich zapytań, prawda? No ewentualnie mniej, bo może wcześniej odgadnie w międzyczasie, ale pamiętamy, mówimy o pesymistycznym przypadku, czyli może mama pomyślała sobie milion i Jasiu dopiero na końcu odgadnie. W związku z tym Jasiu wykona dla n zapytań. To jest funkcja liniowa, prawda? No więc, czy da się szybciej? Jakby Jasiu strzelał w połowę przedziału, to znaczy wyobraźmy sobie, że mamy przedział, mamy jakby słupek liczb, gdzie dół jest jedynką, góra jest milionem, czyli mamy wszystkie liczby od 1 do miliona. I dopóki liczby nie odgadniemy, czyli while liczba różna n, robimy obliczenia następujące. Strzelamy w środek przedziału, czyli dół plus góra przez 2 to jest obliczenie liczby, która leży gdzieś w granicach środka. I teraz strzał Jasia to właśnie ta liczba. A mama mu odpowiada, Jasiu, to jest za mało albo za dużo, albo tak, to jest ta liczba. I Jasiu analizuje odpowiedź mamy w następujący sposób. Jeśli mama powiedziała, że to jest ta liczba, to wiadomo, kończymy algorytm. Ale jeśli mama Jasia odpowiedziała, że jest to za mało, to znaczy, że Jasiu może już lewej połowy nie brać pod uwagę, czyli zmienić ten słupek liczb tak, że na dole już jest jego liczba, a u góry jest to, co było u góry, prawda? Natomiast jeśli Jasia mama powiedziała Jasiu za dużo, to znaczy, że on tej większej połowy, tych liczb większych nie musi już brać pod uwagę, bo skoro
połowa, czyli nasze 500 tysięcy, to jest za dużo, to liczby od 500 tysięcy 1 do miliona można wszystkie skreślić z dalszej rozgrywki, prawda? Za każdym razem połowę liczb wykreślamy. Połowa liczb odpada. To jest złożoność logarytmiczna. Ten sposób to jest złożoność logarytmiczna. Zobaczcie, złożoność logarytmiczna jest niesamowicie korzystna w porównaniu nawet z liniową. Więc tutaj mamy taką tabelkę, która zademonstruje taki pesymistyczny przypadek, czyli mama sobie pomyślała liczbę 1, a Jasiu zawsze strzela w połowie przedziału. Zobaczymy, kiedy do tej liczby 1 dotrze. Za pierwszym razem strzela sobie w 500 tysięcy. To jest krok pierwszy w lewej tabelce. Mama mówi: Jasiu, za dużo. No to Jasiu, 250 tysięcy. Jasiu, za dużo. 125 tysięcy. I tak dalej, tak? Za każdym razem połowimy ten nasz przedział, aż na końcu uzyskamy już tylko jedną liczbę w przedziale i to będzie odpowiedź. Zobaczcie, tu w 20 krokach byliśmy w stanie podać odpowiedź. A gdyby Jasiu przyjął sposób liniowy, czyli zapytał o wszystkie liczby, no to wiadomo, przy liczbie 1 zgadłby od razu, no chyba żeby przyjął akurat właśnie algorytm zupełnie inny, liniowy, który dla odmiany, żeby mamę wykiwać, może by myślał, mama pewnie znów wymyśli jakąś dużą liczbę, teraz zacznę pytać od tej największej, od miliona i będę zmniejszał moją typowaną liczbę o 1, więc taka złożoność liniowa znowu wykonywałaby w pesymistycznym przypadku milion operacji, a tu mamy 20 operacji. To jest niesamowity zysk, prawda? Więc złożoność logarytmiczna, kiedy za każdym razem możemy skreślić połowę danych. Logarytm wtedy jest przy podstawie z dwóch. Logarytm może być przy podstawie z trzech, jeśli jesteśmy w stanie skupić się na jednej trzeciej danych. Kolejny przykład. Złożoność wykładnicza, czyli ta, która nie jest dla nas najbardziej korzystna. Przykład: generowanie wszystkich możliwych kombinacji zer i jedynek o długości n. Zauważmy, że kiedy mamy do dyspozycji jeden bit, to wszystkie możliwe kombinacje zer i jedynek to są tylko dwie sztuki, bo możemy albo 0, albo 1 tam zapisać. Dołożenie kolejnego bitu już spowoduje, że mamy cztery różne kombinacje. Dlaczego? Dlatego, że dotychczas mieliśmy dwie, a dla każdej z tych dwóch powstaną dwie nowe. Poprzez doklejenie zera albo doklejenie jedynki to są dwie nowe opcje dla każdej z nich. Dołożenie jeszcze jednego bitu znów nam przemnoży wynik razy dwa, bo dla każdej, która już istniała, mamy znowu nowe dwie opcje. Czyli istniało 00 i teraz dla 00 mamy dwie nowe opcje. 000, 001. Istniało 0,1, mamy dwie nowe opcje: 0,1,0 i 0,1,1, prawda? Więc dołożenie kolejnego bitu mnoży nam wynik razy 2, tak? Czyli jaka jest złożoność n bitów? To jest 2 do n tej potęgi operacji, czy też kombinacji w tym wypadku, prawda? To jest złożoność wykładnicza. Czyli dołożenie, zwiększenie rozmiaru danych o 1 powoduje, że mnożymy ilość wykonywanych operacji przez 2. To jest złożoność wykładnicza 2 do n. Jeśli byśmy mieli na przykład 3 do n, czy zwiększenie rozmiaru danych o 1 spowodowałoby, że mnożylibyśmy całą ilość operacji razy 3, tak? To by była złożoność wykładnicza 3 do n tej. Tu możemy mieć przeróżne. Po prostu jeśli za każdym razem przy zwiększeniu danych o jedną wartość, o stałą wartość, mnożymy ilość operacji razy stałą wartość, to jest złożoność wykładnicza. Jak się domyślacie, to dosyć szybko rośnie, prawda? No więc nie wiem, z 1024 od razu zwiększamy rozmiar danych z 10 do 1, robi nam się do 11, robi nam się 2048, tak? Czyli zwiększyliśmy rozmiar danych o 1, a ilość operacji zwiększyła się o 1000. To jest szybki wzrost, ale to nie jest jeszcze najgorsze, co możemy uzyskać. Kolejny jeszcze mniej efektywny przykład złożoności, złożoność n silnia do podanego ciągu liczb. Dla podanego ciągu liczb zbadaj wszystkie możliwe permutacje elementów tego ciągu. Co to znaczy? Permutacją jest jakby dowolne przemieszanie elementów tego ciągu, tak? Czyli dla danego ciągu, na przykład trzech liczb, 12 minus 8, 10, możemy wyznaczyć sześć różnych od siebie permutacji jego elementów, tak?
No dobrze, dla trzech liczb jest sześć permutacji. A ile jest permutacji, jakbyśmy dołożyli jeszcze jeden element? Czyli dołożylibyśmy czwarty element do tego zbioru. Zauważcie, że on może stanąć na pozycji przed pierwszym elementem, pomiędzy pierwszym a drugim, pomiędzy drugim a trzecim, albo za trzecim. Czyli może zająć cztery możliwie różne pozycje, prawda? Czyli dla każdej z tych sześciu permutacji, którą mieliśmy, zrobilibyśmy cztery nowe, czyli 6 razy 4, 24. Czyli dołożenie jednego czwartego elementu do ciągu przemnoży nam ilość permutacji przez 4, prawda? A dołożenie jeszcze jednego, piątego, on będzie mógł zająć z kolei 5 różnych pozycji w naszej każdej z tych 24 permutacji dla 4, prawda? Więc 24 razy 5, czyli dołożenie piątego elementu przemnoży wynik dla czwórki przez 5. Dołożenie szóstego przez 6 i tak dochodzimy do złożoności n silnia, która jest jeszcze mniej efektywna od złożoności wykładniczej, prawda? Znowu dołożenie jednej wartości mnoży nam ilość operacji, czy ilość permutacji, jak w tym przykładzie, przez jakąś liczbę i to jeszcze coraz większą liczbę, nie ciągle tą samą liczbę, tylko coraz większą liczbę. Więc przejdźmy teraz od tych mało efektywnych złożoności do może jakichś bardziej sympatycznych i omówmy kolejne przykłady. Złożoność na przykład liniowo-logarytmiczna. Czyli mamy tutaj pętlę. Jak mówiliśmy sobie, że jak jest jedna pętla, to jest złożoność liniowa, ale w tej pętli jest druga pętla. Tylko że ta pętla nie działa zawsze n razy, czy zawsze k razy. Ta druga pętla połowi coś, połowi p, prawda? Więc ile razy możemy połowić p? To jest logarytm, prawda? W związku z tym jesteśmy w stanie oszacować tą złożoność jako n razy logarytm w sumie z p, przy podstawie 2 z p. Mówimy, że to jest złożoność liniowo-logarytmiczna. Matura 2,18. Oczywiście arkusz pierwszy, teoretyczny, kiedy nie mamy do dyspozycji stanowiska komputerowego. Jest jakiś algorytm p podstaw 1, q podstaw n. Dopóki p mniejsze od q, wykonuj obliczanie środka. Zobaczcie, p plus q div 2. I jeśli s do trzeciej jest mniejsze od n, czyli jeśli ten środek podniesiony do trzeciej jest nadal mniejszy od n, to p ustaw za środkiem. W przeciwnym wypadku q ustaw na środku. To wygląda jak połowienie, prawda? Więc to jest połowienie. P jest na początku 1, q jest n, czyli mamy dół i górę naszego przedziału i zwiększamy albo p, albo q na element środkowy, czyli za każdym razem omijamy połowę danych w zbiorze, prawda? No więc jakie tu odpowiedzi wchodzą w grę? Oczywiście mniej niż 2 razy logarytm przy podstawie 2 z n razy. Inne nie wchodzą w grę. Więcej niż n pół, czyli co dla miliona, więcej niż 500 tysięcy razy będziemy połowić ten przedział? Prawda, że nie? Więcej niż n plus 1, no jeszcze gorsze, ponieważ dla miliona byśmy musieli wtedy więcej niż milion jeden operacji. A może więcej niż n kwadrat, czyli dla miliona więcej niż milion do kwadratu? Prawda, że nie? I jeszcze jedna matura, matura próbna CKS obecnego 2021 roku. Mamy algorytm, który sprawdza, jeśli n jest mniejsze równe 2, to zwraca wynik od razu. W przeciwnym wypadku mamy jakieś p, 1, k, n. Dopóki k minus p jest większe od 1, czyli w przedziale między k i p jest chociaż jest więcej niż jeden element, wykonuj oblicz środek, prawda? Znowu mamy obliczanie środka. I jeśli s kwadrat mniejsze równe n, to p podstaw s. W przeciwnym wypadku k podstaw s, czyli co? Znowu mamy połowienie, prawda? Wynikiem jest p. I jak wypełnimy tą tabelkę? Myślę, że już chyba teraz każdy z Was by potrafił. Oczywiście dla dwójeczki sprawa jest prosta, wynikiem jest 1, bo n mniejsze równe 2 generuje bez żadnej pętli wynikiem 1, więc liczba wykonań instrukcji s jest liczbą 0, a dla 63 moglibyśmy łatwo sobie obliczyć, zupełnie tak samo jak ja w tabelce, policzyć wszystkie kroki, ile razy ta instrukcja obliczania środka będzie miała miejsce, dopóki ten przedział
dopóki ten przedział jest przynajmniej jednoelementowy. Zachęcam Was do dokończenia tego zadania. Jak nie, to podlinkuję pod filmikiem klucz rozwiązań. Będziecie mogli sobie sprawdzić. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Na koniec ciekawostka, która powie Wam, pokażę Wam, pokazuje, jak czas, który zmarnuje, wykorzysta algorytm na wykonanie swoich instrukcji, bardzo zależy od ilości, od tej właśnie złożoności, od klasy złożoności. Dziękuję bardzo za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia w następnych filmikach.